Komentarz dnia. I Henryk Szumasz. Oraz goście Paweł Badzio z Gazety Obywatelskiej. Dzień dobry. I Michał Wróblewski z Wirtualnej Polski. Dzień dobry, kłaniam się. Zaczniemy od informacji dosłownie sprzed kilkunastu minut. Senat odrzucił ustawy reformujące wymiar sprawiedliwości. I ustawy teraz trafią z powrotem do Sejmu. Tutaj los chyba też jest przesądzony, czyli zostaną przyjęte przez Sejm. No tak, oczywiście. To wynika z arytmetyki. Wynika to sejmowej. Z arytmetyki. Przypomnijmy, że przed chwilą Senat odrzucił nowelizację ustaw sądowych stosunkiem głosów 51 do 48, czyli tymi trzema głosami. No ale oprócz arytmetyki to jeszcze chodzi o debatę, która miała miejsce w Senacie i która będzie miała w Sejmie. Myślę, że ta sytuacja jest coraz jaśniejsza dla opinii publicznej, mimo że ja będę się upierał, że jest pewna specyficzna taka intelektualna asymetria w tym sporze. To znaczy jednak uważam, że strona rządowa posługuje się większą ilością konkretów, a dzisiaj wystąpienie pani Lidii Staroń, pani senator, było dosyć robiące wrażenie, kiedy ona mówiła o szeregu, tak enumerowała takie przypadki, kiedy ten wymiar sprawiedliwości niestety nie stanął na wysokości zadania i zostawił ludzi ze swoim przegranymi, ze swoim cierpieniem, z tą całą niesprawiedliwością, która miała miejsce. Ale nie tylko o taki brak konkretu chodzi, ale również o pewne zapisy. Dzisiaj widziałem we fragmencie tylko debatę, więc nie wiem, być może Michał potwierdzi to, co mówiłem, a może nie, ale będę cały czas się upierał, że tego konkretu nam potrzeba bardzo w tej naszej wewnętrznej debacie, skoro tak uogólnione stanowiska przyjmują instytucje Unii Europejskiej, jak Komisja Europejska, Rzecznik Komisji Europejskiej, Komisja Wenecka. I Parlament Europejski również. I Parlament Europejski tutaj jest w ogóle, jest tylko taki drobiazg, bo dzisiaj zwróciłem uwagę na to, że premier Węgier powiedział, że o mało co, aby wycofał się z Europejskiej Partii Ludowej, ale nie podjął takiej decyzji, dlatego że parlamentarzyści Niemiec, Francji, bodajże Hiszpanii zagłosowali przeciwko tej rezolucji na temat praworządności na Węgrzech i w Polsce. I mamy tutaj oto taką paradoksalną sytuację, że europarlamentarzyści niemieccy nie głosowali za tą rezolucją w sprawie praworządności w Polsce, a opozycja polska głosowała za tym i to jest pewien rodzaj paradoks. Jeszcze nawiązując do tej rezolucji przyjętej przez Parlament Europejski, to warto podkreślić, że kilku europosłów z grupy politycznej, do której należy również Prawo i Sprawiedliwość, zagłosowało przeciwko PiS-owi, a więc za przyjęciem tej rezolucji, więc ta grupa EKR, do której należy frakcja PiS-u, nie jest taka jednolita, jakby partia Jarosława Kaczyńskiego chciała. Natomiast wracając do głosowania w Senacie, no jest to pierwszy sukces opozycji od dawna. No ale APL też jest w tej sprawie niejednolity. To są duże frakcje w Europarlamencie, więc tam pełnej jednolitości nigdy nie będzie. Natomiast co do Senatu... Czyli to świadczy też o tym, że polityka decyduje o cenie na przykład ustaw. Jak zawsze. No właśnie. Bardzo zdecydowany sposób, a to jest o tyle, dodaje pikanterii temu sporowi, że to nie argumenty prawne, tylko polityczne są przesądzające. No, tutaj prawo w tym przypadku miesza się z polityką, polityka z prawem, a mam wrażenie, że traci na tym tylko i wyłącznie debata, która odbywa się w parlamencie. Mimo wszystko ta dyskusja w Senacie była dużo spokojniejsza niż obserwujemy to w Sejmie, gdzie nie tylko mamy do czynienia z lawiną populizmu wylewającą się z poszczególnych przemówień polityków tak naprawdę z każdej partii, ale mamy do czynienia z inwektywami, z obrażaniem się. Pewnie takie sytuacje będziemy obserwować na zaplanowanym na przyszły tydzień posiedzeniu Sejmu, który to Sejm większością Prawa i Sprawiedliwości zapewne tę ustawę odrzuconą przez Senat ponownie przyjmie, ale co do tego sukcesu opozycji, no pamiętając ten blamaż opozycji w grudniu, kiedy posłowie Platformy, Lewicy, Polskiego Stronnictwa Ludowego spóźnili się na głosowanie nad porządkiem obrad właśnie dotyczącym tych newralgicznych spraw, po tym niedawnym głosowaniu nad przyznaniem
dotacji mediom publicznym, kiedy dwie posłanki Platformy również niezgodnie z wytycznymi swojego własnego klubu Platformy Obywatelskiej wzięły udział w głosowaniu, nie zablokowały tego głosowania, które wygrało Prawo i Sprawiedliwość. W końcu wreszcie opozycji się coś udało. Będzie to połowiczny sukces, bo tak jak wspominałem, Sejm zapewne zablokuje Senat, tak? Znaczy odrzuci to, co Senat odrzucił dziś, i ta ustawa dyscyplinująca sędziów, jak nazywa to Prawo i Sprawiedliwość, albo ustawa kagańcowa, jak określa to opozycja i niektóre media, zostanie przez Sejm w przyszłym tygodniu przyjęta. Sukces sukcesem, ale tutaj zwróćmy uwagę na to głosowanie, że to cały ten Senat i ta opozycja wisi na tym jednym głosie. Czyli ale to tym bardziej paradoksalnie jest to sukces, no bo jednak udało się zachować tą jednolitość. Nie było tak, że kogoś nie było na tych głosowaniach. To jednego senatora Prawa i Sprawiedliwości nie było, ale akurat ze względów zdrowotnych. Zgadzam się, że jest to sukces arytmetyczny czy logistyczny, natomiast jeżeli tutaj jest właśnie kwestia jednego głosu i przyszłości tych głosowań, to najprawdopodobniej też będzie bardzo wiele zależało od stanu debaty i w jaki sposób tego jednego przysłowiowego senatora ta debata być może w pewnym momencie pan przekona. Wspominał, pan redaktor wspominał o Lidii Staroń. Warto podkreślić, że jest to senator niezależna, a ona poparła dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość. Tak. W kontekście tego, co się zdarzyło i w Parlamencie Europejskim, w kontekście opinii Komisji Weneckiej, w kontekście właśnie też debaty senackiej nad ustawami reformującymi wymiar sprawiedliwości, są też odbierane słowa wczorajsze Jarosława Kaczyńskiego, czyli najważniejszego polityka Prawa i Sprawiedliwości. Otóż powiedział wczoraj tak: Polska suwerenna, wolna w Unii Europejskiej, we wspólnocie wolnych państw i wolnych narodów, to jest ta przyszłość, o którą musimy walczyć i o którą walczymy i którą wywalczymy. Nam, Polakom, należy się własne państwo. Czyli podkreślił, może nie dosłownie, ale i to, że polskie prawo i polskie władze mają prymat nad tym, co się u nas dzieje w stosunku do instytucji europejskich. Tak się dokładnie wydaje, to znaczy zabiegi polityczne czy polityczno-prawne, które mają wywierać odpowiednią presję na Polskę, a myślę, że tutaj takim najgorszym przykładem tego to było stanowisko Komisji Weneckiej, bo o tym zapomnieć nie można, kiedy Komisja Wenecka powiedziała, że w swoim stanowisku wyraziła taką opinię, że państwa o starszej kulturze prawnej mają inne prawa niż nowe państwa Unii Europejskiej. No, może to ładnie brzmi, ale to już jest wypowiedź skandaliczna, która mówi, że my jako państwo możemy być traktowani gorzej, albo niech to będzie chociażby inaczej. No, zastanówmy się chwilę i w tym momencie wypowiedź prezesa Prawa i Sprawiedliwości jest jakby na czasie. Przed rozmową zrobiłem taki research historii orzecznictwa Trybunałów Konstytucyjnych i sądów poszczególnych państw Unii Europejskiej i wynika z nich, że Trybunały Niemiec, Włoch, Francji, Hiszpanii, Danii, Polski i Czech orzekały, że stosowanie prawa wspólnotowego nie pozostaje często w zgodzie z aktami normatywnymi tych państw. Że to co zostanie w kraju uchwalone, jest przede wszystkim ma prymat nad tym, co mówi na przykład Unia Europejska czy Komisja Europejska. No ja tak interpretuję orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego w Polsce, bo ono takie dokładnie było i zapewne bym chciał, żeby przynajmniej pewne sfery były i są, jak mi się wydaje, dołączone do orzecznictwa odpowiednich instytucji w wymiarze sprawiedliwości w Polsce. Z drugiej strony dobrze by było, gdyby władze zaprezentowały tutaj większą otwartość na dialog z unijnymi instytucjami albo z Komisją Wenecką, która formalnie unijną instytucją nie jest. Ona jest ciałem doradczym Rady Europy. Natomiast no, ta większa otwartość byłaby wskazana z punktu widzenia obydwu stron. Ale czy chodzi o logistyczną otwartość właśnie? Czyli więcej spotkań, ale także jak więcej spotkań, myślę, to więcej tak, trochę udawania. 28 stycznia wiceszefowa Komisji Europejskiej, pani komisarz Jurowa, będzie z wizytą w Polsce. Ona przyjeżdża na obchody wyzwolenia Auschwitz. Ona chce się spotkać z polskim szefem rządu. Z tego co wiem, KPRM, czyli Kancelaria Premiera, zastanawia się nad tym spotkaniem i myślę, że byłoby dobrze, gdyby premier spotkał się z panią wiceszefową, zwłaszcza, że była mowa o tym przez wiele miesięcy, zwłaszcza odkąd ta nowa Komisja Europejska powstała. Nie ma już pana Timmermans,
niuansa, że premier Morawiecki ma całkiem niezłe relacje z nowymi komisarzami. To 27 stycznia, a tymczasem dzisiaj, 17 stycznia, no za czasów dawno i słusznie minionych, mówiłoby się, że dzisiaj rocznica wyzwolenia Warszawy przez Armię Czerwoną. Dzisiaj zupełnie inaczej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych no, oświadczyło, że oczywiście szanujemy krew przelaną, to cytat, w walce z nazizmem, ale w 1945 roku reżim Stalina przyniósł Polsce terror, zbrodnie i rabunkową gospodarkę. Armia Czerwona wyzwoliła Warszawę spod okupacji niemieckiej, ale nie przyniosła Polakom wolności. Tymczasem Kreml publikuje kolejne dokumenty oskarżające Armię Czerwoną, m.in. o zbrodnie na Żydach, o zbrodnie na Ukraińcach. Informuje o tym, że powstanie warszawskie było źle przygotowane i o tym, że też w Dolinie Sanu i na ziemi przemyskiej entuzjastycznie Polacy witali Armię Czerwoną. Ręce opadają, to znaczy ja teraz nie wezmę odpowiedzialności za te doniesienia historyczne, które mówią, że Armia Czerwona była witana entuzjastycznie gdzieś na terenach Polski. Być może tak było. Nie mogę tego wykluczyć, dlatego że terror niemiecki był przecież przepotworny, także myślę, że każda zmiana polityczna i każda zmiana militarna mogła być wypatrywana przez ludzi z ogromną ulgą i pewnie tak było w wielu miejscach. Natomiast że Stalin nie przynosił wolności nigdy, to jest chyba dosyć oczywiste. I tak naprawdę uznajmy to, że na Rosja... Na pewno w 1939 nie przyniósł, a poza tym w Teheranie i w Jałcie no, no z oczywiście, to był no, jeden z największych dramatów, przed jakim stanęła Polska, przed jakim stanął nasz naród. Natomiast tutaj te wszystkie działania Putina, Ławrowa i tym podobnym panom, no one są związane z tym, że Polska tak znaczy inaczej, że Rosja nigdy tak naprawdę nie stała po właściwej stronie historii i musi tworzyć właśnie swoje narracje i my jesteśmy trochę no, przedmiotem tych narracji. Na pewno musimy się bronić, żeby nie stać się kozłem ofiarnym. Władimir Putin prowadzi wojnę informacyjną na bardzo szeroką skalę od kilku tygodni, a dokładnie od grudnia, kiedy miał kilka wystąpień kompletnie zakłamujących historię i próbujących obciążyć Polskę odpowiedzialnością za zbrodnie, za czyny, za wydarzenia, w których absolutnie nie brała udziału i z którymi nie miała nic wspólnego. I dobrze zareagowało wówczas polskie państwo, czyli premier Morawiecki, który wystosował takie mocne oświadczenie, które było dość szeroko cytowane na całym świecie. Ja takich działań właśnie od polskich władz będę oczekiwał. Tutaj się nie zgadzam z opozycją, że pewne działania miały być rzekomo podejmowane za późno. Gdybyśmy cały czas reagowali godzinę po wystąpieniu Putina w emocjach, w spazmach, to by nie było dobre. Zresztą ta strategia prezydenta Rosji jest realizowana już od wielu, wielu lat. Jest, ale teraz przybrała na sile i to się pewnie wiąże ze Światowym Forum Holokaustu, które się odbędzie w Jadwaszem. Jadwaszem organizuje te obchody razem z panem Moshe Kantorem, czyli rosyjskim oligarchą, ściśle związanym z Putinem. Znaczy, to nie są rzeczy przypadkowe. Dobrze, że prezydent, polski prezydent na te obchody nie jedzie, on nie dostał prawa głosu tam niestety, więc no pewnie tego typu newralgicznych wypowiedzi będzie więcej. Zobaczymy, co powie Putin. To już jedno zdanie na koniec tylko. No na pewno ta sytuacja wymaga ogromnego wysiłku. Ja powiedziałem tutaj określenie kozioł ofiarny na Polskę. To niektórzy politolodzy używają takiego określenia, żeby, a nam chodzi o to, żeby nigdy tak nie było, tak się nie stało. Paweł Badzio, Gazeta Obywatelska i Michał Wróblewski, Wirtualna Polska. Dziękuję bardzo. Z gośćmi rozmawiał Henryk Szubasz. Był to komentarz dnia.